Hej, witam Cię serdecznie na naszym codziennym spotkaniu. Czas na podsumowanie sesji, czyli zerkniemy, co się dzieje na rynku światowym i na rynku krypto i dokonamy podsumowania tego, co się w dniu dzisiejszym wydarzyło na warszawskim parkiecie. Jak ta tematyka Cię interesuje i zostaje ze mną, to pamiętaj oczywiście o formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie tworzę. Rzuć łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, jak masz jakieś fajne, ciekawe, istotne newsy, które mogą być może wpłynąć na to, co będzie się działo na rynku w dniu jutrzejszym, to oczywiście wrzuć je w komentarzu. Ja również dzisiaj puściłem parę info na Twitterze, tak więc jak jesteś tam, to na pewno już się z nimi spotkałeś. Te, które dosyć istotnie również wpłynęły na to, co się dzieje na parkiecie, tak więc do tego się zachęcam, no bo informacja jest bardzo ważna, a wiemy, że jest tego cała masa i nikt nie jest w stanie tego przerobić wszystkiego, co na rynku się po prostu ukazuje. I zaczynamy. Zaczynamy od Trumpa. Stymulantów nie będzie. Dow Jones w dół. Nie powiodła się próba kontynuacji niedawnych wzrostów. Prezydent Trump pokrzyżował szyki giełdowym bykom, niwecząc spekulacje na ruchy przegłosowania kolejnego pakietu wydatków fiskalnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że po wyjściu ze szpitala jest w dobrej formie i że szkodnik go nie pokonał. We wtorek ostro skrytykował demokratów i jednoznacznie odrzucił możliwość przegłosowania lewicowej wersji pakietu stymulującego. Jeśli nie jest to kolejna zagrywka negocjacyjna Donalda Trumpa, to szanse na przegłosowanie stymulantów przed listopadowymi wyborami właśnie spadły w pobliże zera. I lecimy dalej. Ponad 4 miliony Amerykanów już po głosowaniu w wyborach prezydenckich. I o co chodzi, jak to jest możliwe? Do wtorku ponad 4 miliony Amerykanów oddało już głosy w wyborach prezydenckich. To ponad 50 razy więcej niż na 4 tygodnie przed wyborami w 2016 roku. Możliwe jest to dzięki wdrożonym w trakcie epidemii usprawnieniom w głosowaniu korespondencyjnym. Widzimy, że w większości amerykańskich stanów wprowadzono ułatwienia dla osób, które nie chcą w dniu wyborów 3 listopada stać w kolejkach. Usprawniono więc proces spełnienia swojego obywatelskiego obowiązku przed tą datą. Po otrzymaniu karty wyborczej pocztą można już odesłać, można ją odesłać lub osobiście pójść do jednej z komisji i tam ją zwrócić. W Waszyngtonie w kilku punktach miasta ustawiono specjalne kontenery, gdzie można wrzucić swój głos. Do wtorku, jak wynika z danych, głos w wyborach prezydenckich oddało ponad 4 miliony Amerykanów, to ponad 50 razy więcej niż w podobnym okresie 4 lata temu. Wtedy było to około 70 5 tysięcy osób. I lecimy dalej. Putin. Rosja będzie współpracować z każdym prezydentem Stanów. Władze Rosji będą współpracować z każdym prezydentem USA, któremu zaufanie okaże naród amerykański, powiedział w środę prezydent Władimir Putin. Zapewnił, że Moskwa ceni sobie deklarację prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące rozwoju relacji dwustronnych. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. I lecimy. Apple podał datę premiery iPhone'a 12, czyli dla wszystkich fanów tej marki widzimy, że oficjalnie zostaną one zaprezentowane 13 października. Premiera odbędzie się online i będzie bezpłatnie transmitowana w sieci. I lecimy dalej. W Berlinie godzina policyjna w związku ze szkodnikiem. Senat Berlina we wtorek wieczorem ponownie zaostrzył ograniczenia dotyczące pandemii szkodnika. Władze stolicy Niemiec zdecydowały, że wprowadzona zostanie godzina policyjna od 23 do 6 rano, informuje regionalny nadawca. No ciekawa informacja, jak przebywasz w Berlinie albo się wybierasz, no to ważne, żebyś miał taką informację. I lecimy dalej. Bank Światowy. Polska gospodarka może skurczyć się pierwszy raz od niemal 30 lat. Polska gospodarka może skurczyć się w 2020 roku pierwszy raz od niemal 30 lat, notując recesję 3,9%. A w przyszłym roku zacznie stopniowo odrabiać straty, wynika z opublikowanego w środę raportu Banku Światowego. Jak wskazał w raporcie na temat sytuacji gospodarczej w regionie Europy i Azji Środkowej, Bank Światowy, zmniejszające się restrykcje związane z pandemią, powrót do normalności wielu branż w gospodarce, programy pomocowe rządu, a także powolne odreagowanie głównych partnerów handlowych pozwolą Polsce powrócić w przyszłym roku na ścieżkę umiarkowanego wzrostu. Według ekonomistów Banku Światowego w 2021 roku wzrost produktu krajowego brutto może wynieść 3,5%. Spodziewana recesja w tym roku ma być płytsza niż ta na poziomie 4,2% zakładana w czerwcu. Z kolei odreagowanie w przyszłym roku może być szybsze niż prognozowane w czerwcu 2,8%. Napisano, eksperci zastrzegli, że prognozy obarczone są jednak sporym ryzykiem błędu i mogą okazać się zbyt optymistyczne. I lecimy dalej. No to jest informacja, na którą chyba dzisiaj wszyscy czekaliśmy i każdy chyba nie może się doczekać tego zaskoczenia. Tylko pytanie, w którą ze stron. Jakby obniżyli, no to by była zwała. Jak będzie podwyżka, no to wiadomo, że będzie reakcja pozytywna. I co tak naprawdę po wczorajszych wzrostach zostało właśnie na bankach, to za chwilę się o tym przekonamy. Rada Polityki Pieniężnej trzyma stopy na zerze i nie zamierza się tłumaczyć. Widzimy, że postanowili oni utrzymać reżim praktycznie zerowych stóp procentowych, podobnie jak przez poprzednie pół roku. Polskie władze monetarne prawdopodobnie nie przeprowadzą konferencji prasowej. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej: na październikowym posiedzeniu pozostawiono stopy procentowe na poziomie ustanowionym pod koniec maja. Poszczególne stopy procentowe NBP
PKB kształtują się następująco. Stopa referencyjna 0,1% w skali rocznej, stopa lombardowa 0,5%, stopa depozytowa 0, stopa redyskonta weksli 0,11 i stopa dyskontowa weksli 0,12. I tak to wygląda i lecimy dalej. Policja. Brak maseczki oznacza wysoki mandat i to jest również istotna informacja. Nie będzie taryf ulgowy. Jeżeli osoba mimo poinformowania przez policjantów, że należy zakryć nos i usta, tego nie zrobi, musi się liczyć z mandatem do wysokości 500 zł albo skierowanie wniosku o ukaranie do sądu w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Czyli no, też informacja ważna, żeby o tym wiedzieć, żeby się czasami na 500 nie naciąć i lecimy dalej. Sejmowa Komisja Przeciw Powrotowi Niższych Stawek VAT. No i to jest informacja no niekorzystna dla nas wszystkich. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w środę za odrzuceniem senackiej poprawki wykreślającej przepisy odraczające powrót stawek VAT 22,7% z przygotowanej przez resort finansów ustawy dotyczącej przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom szkodnika i lecimy dalej. No i mamy informacje już giełdowe, tak więc no, bardzo ważna informacja. Początek notowań akcji Allegro w dniu debiutu o godzinie 9.15. Zarząd GPW zdecydował, że początek notowań akcji Allegro w dniu debiutu spółki będzie o godzinie 9.15, podało GPW w komunikacie prasowym. Termin debiutu nie został jeszcze określony, ale jako spodziewaną datę spółka podała 12 października. Czekamy, zobaczymy. No i trzymamy kciuki, że przy tak gigantycznej redukcji, jaką miała miejsce na Allegro, rzeczywiście to będzie udany debiut. I lecimy dalej. Polimex wyremontuje instalację dla PKN Orlen za 161 milionów złotych. To jest ciekawa informacja. Wczoraj Polimex oczywiście rósł. No i pytanie, czy ktoś miał wcześniej tę informację? No ale jak to jest możliwe? Jak można mieć wcześniej informację? No jak myślisz? I lecimy dalej. PGNiG jest zainteresowane repolonizacją aktywów ciepłowniczych. PGNiG jest zainteresowane repolonizacją aktywów ciepłowniczych w Polsce i analizuje na bieżąco wszelkie okazje na rynku. Poinformował Pan Biznes prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Finansowanie planowanych przejęć może pochodzić m.in. ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. I widzieliśmy również tą informację, bo tutaj widzimy, że są oni zainteresowani głównie aktywami CES. I to jest, no, myślę, że ciekawa informacja. Warto ją śledzić na bieżąco, jak się będzie toczyć dalej. I lecimy dalej. PGE uruchomiła program dobrowolnych, to jest dobre, dobrowolnych odejść. Liczy na spadek zatrudnienia o 20%. Bardzo dobre. Znaczy, ciekawie to brzmi. Polska Grupa Energetyczna uruchomiła program dobrowolnych odejść dla pracowników zatrudnionych w Centrum Korporacyjnym Grupy Kapitałowej. W spółce PGE podała spółka, jeżeli program nie doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia o około 20%, będą zwolnienia grupowe. No i tak to właśnie wygląda i lecimy dalej. Arkadiusz Pernal przejdzie do Rady Nadzorczej Ten Square Games, czyli TS Games nasz. Wiceprezes Arkadiusz Pernal opuści z końcem roku zarząd. TS Games zamierza dołączyć do Rady Nadzorczej spółki, podało TS Games w komunikacie. Firma chce poszerzyć skład zarządu o 4 osoby od wielu lat związane ze spółką, czyli no pozytywna informacja jakby nie było, bo widzimy, że Pernal jest współzałożycielem i wiceprezesem spółki. Od początku jej działalności w 2011 roku posiada 1 milion ponad akcji, dającej 14% głosów na walnym zgromadzeniu. No, czyli takie osoby jak najbardziej warto mieć zawsze gdzieś przy sobie, w spółce, w środku. I lecimy dalej. KNF 500 tysięcy złotych kary dla Krezusa i wykluczeniu z obrotu na GPW. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu karę w wysokości 500 tysięcy złotych oraz karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, podała w środę KNF. Powodem jest naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej, dodano. I widzimy tutaj, że komisja wskazała, że Krezus nie opublikował raportu rocznego za 2018 rok, skonsolidowanego raportu rocznego za 2018, raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku, łącznie 4 raportów okresowych. No oczywiście wykluczenie papierów wartościowych nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. I lecimy dalej. Czery, no co tam ciekawego? No naprawdę to była bardzo istotna informacja. Zawarła ugodę i ma otrzymać łącznie około 2,6 miliona euro. To jest bardzo ciekawa informacja. Zgodnie z ugodą ta właśnie spółka, firma miała zapłacić polskiej spółce 750 tysięcy euro do 6 października oraz odpowiednio 250 tysięcy euro do 17 listopada, ponad 1 milion euro do 15 grudnia. Ostatnia płatność w wysokości ponad 550 tysięcy euro ma trafić do Shery do końca maja 2021 roku, czyli konkretny zastrzyk pieniędzy dla naszej spółki. No i oczywiście dzisiaj Shery dosyć ciekawie reaguje. I ostatnia informacja. PKN Orlen przesuwa publikację raportu za trzeci kwartał na 29 października. I to jest ciekawy news. Czyżby oczekiwania nie zostaną spełnione? No,
Ciekawy jestem. Zobaczymy. A, tu jeszcze mam jedną informację, bo mamy oczywiście fanów, szczególnie u nas na grupie są fani Boruty, ale wchodzili naprawdę na pięknych poziomach, tak więc serdecznie pozdrawiam i gratuluję. Tak więc systematycznie mamy tam informację płynącą właśnie z tej spółki i jedna z tych informacji, bo jest ich cała masa, ostatnio nawet widzieliśmy te dosyć ciekawe wzrosty na Borucie, chyba dzisiaj również jest pozytywnie, zresztą to zweryfikujemy. Widzimy, że spółka Boruta Zachem prowadzi pracę nad tym herbicydem totalnym i widzimy, że pochodzenia naturalnego. To jest taka kolejna innowacyjna informacja właśnie z tej spółki. No i zobaczymy, czy również grzeje dzisiaj właśnie kurs. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na rynku światowym. Zerknijmy w tym momencie, co tam się wyprawia. Widzimy, że jeżeli chodzi o ropę, no to ropa w wycofaniu, ale cały czas utrzymuje praktycznie te same poziomy, 41 dolarów 60 centów za baryłkę. Jeżeli chodzi o daksika, no to daksik w tym momencie widzimy 12 892 punkty, tak więc sesja dzisiaj wzrostowa, no i czekamy, aż w końcu przebije ten szczyt na poziomie 12 949 punktów. Jeżeli chodzi o S&P 500, to widzimy, że w dniu dzisiejszym również ciśnie do góry, dosyć mocno, tak więc jak dla mnie ta strefa, która jest zaznaczona, jest kluczowa, abyśmy mogli w końcu odbębnić pozytywny scenariusz i kontynuację wzrostów 3396 punktów w tym momencie. No i zobaczymy, jak to się zakończy. Pamiętaj, sesja amerykańska trwa cały czas, no i jest rozgrywana do ostatnich minut. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, Nasdaq w dniu dzisiejszym również odreagowuje pozytywnie, 12 424 punkty i sesja wzrostowa, również kluczowy poziom do przełamania jest zaznaczony. Jak dla mnie srebro, dzisiaj również sesja pozytywna, do góry 23,82 dolara za uncję. I złoto również, chociaż w mniejszym zakresie, odreagowuje 1885 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o walutę do złotówki, to frank tam tanieje 4,15 euro, również tanieje 4,47. Jeżeli chodzi o funta, również mamy tutaj. No, taką niepewną sytuację, jak widzimy, bo i była zarówno wzrost, jak i spadki, tak więc funt dosyć niepewnie. 4,91, zobaczymy, jak to się zakończy. Jeżeli chodzi o dolara, dolar nam ciśnie do dołu 3,80, tak więc złotówka nam się umacnia, jak tam WIG 20, no WIG cały czas na granicy range'a, czyli dosyć ciekawa sytuacja. I teraz wracamy do tego, aby zerknąć na rynek krypto i chyba dzisiaj podrzucę jeszcze jakąś analizę na portalu, jak inwestować komu odnośnie właśnie krypto, będę to przeplatał. 43 indeks strachu, no strach się pojawił, zobaczymy. Jeżeli chodzi o główne topowe projekty, no to widzimy, że Bitcoin dzisiaj kosztuje 10 620 dolarów, traci 0,8%, Ethereum 341 dolarów, traci 1,5%. W topowej dziesiątce widzimy, że Polkadot 4% obrywa i tak naprawdę nie mamy nic, co by nas tutaj urzekło gdzieś jakimiś dynamicznymi zmianami. Zobaczmy na rekordzistów w topowej setce, jeżeli chodzi o przyrosty. W dniu dzisiejszym EOS tylko 5%, Puma Pay 5%, 3% Nervous Network, bardzo mało jest tego i bardzo mało źleni, czyli widzimy, że na rynku jest słabo. Słabo na rynku krypto, co stwarza dosyć ciekawą sytuację pod obserwację, szczególnie, że jeżeli będziemy widzieć jakiś odwrót tej sytuacji, to może być ciekawy, mogą być ciekawe poziomy pod zakupy. Hyperion 71% w dół, Uniswap 17% w dół, Year Finance 16,214, Kusama jutro czwartek, tak? No to jutro oczywiście nagranie podsumujemy wszystko, co się dotyczy rynku krypto, tak więc już Cię tam zapraszam, no i popatrzmy. No nie ma tych dwucyfrowych zbyt dużo, no ale rynek ewidentnie cały czas jest w korekcie. Zresztą jak się patrzy na nasz parkiet, to również cały czas postępująca korekta. No październik cały czas trwa, a on rządzi się również swoimi prawami. No i do wyborów amerykańskich coraz bliżej. A jak już o wyborach wspominam, to od razu mi się to zawsze przypomina, że mamy głosowanie na karcie społeczność. Tutaj Cię zapraszam, abyś oddał swój cenny głos, bo raz, możesz wybrać, co zastąpimy w sobotnim przeglądzie bankowym, a widzimy, że raczej nie zastąpimy, bo jeszcze banki na prowadzeniu 33%, pogromcy wirusa 26%. No wejdź tutaj, oddaj swój głos i zdecyduj, który przegląd ostatecznie zwycięży i widzimy, że no bardzo ładnie, już mamy 409 głosów i ewidentnie Donald Trump na prowadzeniu 82% głosów, Joe Biden tylko 18%, podoba mi się to i lecimy z tym, co czeka giełdy po wyborach w Stanach. Widzimy, że na prowadzeniu cały czas, o jednak nie, wzrosty 27% pokonały po wczorajszym dniu o 1 punkt procentowy konsolidację, co mogłoby dosyć ciekawym być scenariuszem, chociaż na rynku amerykańskim konsolidacja też się chyba nie chce dowierzać, no ale wiadomo, wszystko jest możliwe. Umiarkowane wzrosty. Jeżeli mówimy o wzrostach, to tutaj są umiarkowane, gwałtowne mają tylko 9%, spadki 19%, gwałtowne spadki również 19%. No zobaczymy, co nam rynki zaprezentują. W shortach mamy 78% głosów tutaj za tym, żeby była taka możliwość rozgrywania rynku w obu kierunkach, tak więc zapraszam Cię tutaj na kartę społeczność, oddaj swój głos i również przyczyń się do tego, żebyśmy tutaj wiedzieli, jakie są wśród naszych wszystkich oglądających widzów nastroje odnośnie tutaj wyborów w Stanach.
i lecimy z rynkiem polskim. Tak, dokładnie lecimy, bo tutaj dosyć dużo się dzieje. I jak chciałbyś coś dodać do hitów New Connectu, czy też WIG-u, coś, żebyśmy mieli tutaj na podglądzie, no to zapraszam do tego serdecznie. Mamy jedno zgłoszenie. Sebastian dorzuca nam, proponuje spółkę Braster. No, Brastera doskonale znamy. W ostatnich dniach prezes oraz członek zarządu dokonali zakupu akcji jakiś czas temu. Przy takich samych ruchach doszło do około plus 80%. No, pamiętamy również te wybicia na Brasterze. Pozdrawiam Sebastiana serdecznie. No i zapraszam oczywiście tutaj do tego, aby również dodawać nam kolejne spółki pod obserwację. Zresztą ja dzisiaj dorzuciłem kolejną, bo też zauważyłem już wzmożony ruch. Zaczyna się zbieractwo i to zbieractwo jest dosyć istotne. I może od tego zbieractwa zacznę, bo może to wszystkim gdzieś umyka, a to są ważne elementy, na które warto zwracać uwagę, bo gdy mamy systematyczne zbieranie, to znaczy, że pod coś jest to robione. Tak więc albo wiemy, ktoś coś wie więcej niż my i wiadomo, że te informacje w jakiś sposób z opóźnieniem również mogą do nas trafiać i pod coś może być ta rozgrywka, szczególnie kiedy wolumeny rosną. Kiedy wolumeny rosną i tutaj Bistek zwrócił moją uwagę, że coś takiego się zaczyna tam dziać, a wiemy, że na przykład, tak dodałem, mamy Bistek, mamy Braz i mamy Prezent, na przykład, który jest dzisiaj w korekcie po tych oczywiście wzrostach. Mamy dosyć ciekawe wolumeny, a to są spółki przelotowe. Co mam na myśli? Zobacz sobie na wykres, jak to wygląda. Tam, jak już się zacznie, jak już zaczną pompować, no to stówka robi się bardzo szybko, jeżeli chodzi o 100% wzrostu. Pytanie tylko, na w których momentach udaje się wskakiwać. Aż musiałem się napić. I to są bardzo ciekawe spółki pod obserwację, warto ją gdzieś mieć pod lupą, tak więc będziemy, zobaczymy, co tutaj się będzie działo w najbliższym czasie. No i popatrz, Brass na przykład wygenerował prawie bańkę w dniu dzisiejszym. Na takiej spółce bańka, no to coś tam ewidentnie siedzi. Pytanie tylko co i w którym kierunku będzie to rozegrane. No dzisiaj korekta na prezent po tych mocnych wzrostach, bo one były bardzo mocne w ostatnich dniach. Wszystko przepięknie widać na wykresach, zresztą tych z trzech spółek. Możesz sobie odpalić i na spokojnie sobie zerknąć. Również ładnie dzisiaj Inventium do góry, 3% do góry zgłoszony. Excellence dzisiaj 740 tysięcy, 2% tylko do góry. Zero Incybaton w korekcie prawie 4%, 286 tysięcy. Tak więc te spółki mamy na New Connectowym podglądzie. Zobaczymy, co tam ciekawego będą dzisiaj robić. Jeżeli chodzi o produkcyjne, i to jest kolejna ciekawa rzecz. Cambridge mamy na 14% wzroście na niewielkim wolumenie. Tylko jak sobie odpalisz nagrania sprzed kilku miesięcy wstecz, kiedy ciasteczka były spółką groszową, to jest taka, mamy akurat fajną skrajność. Tutaj mamy wzrost, tutaj mamy ten, tylko inne wolumeny wchodzą w grę. Ciasteczka, totalny brak wolumenu, jakaś spółka groszowa, nikt nie zwraca na to uwagi i powolny skup. Jak to wygląda? Powolny skup i zrzuta, bo komuś puszcza Pampers, wykorzystuje okazję i zrzuta. I taka sama sytuacja ma systematycznie też miejsce na Cambridge'u na przykład. I będzie kolejna półka wyżej i znów podbiją na delikatnym wolumenie i znów zrzuta, bo komuś puszczą nerwy. I tak to będzie wyglądać. I na przykład, skoro mamy już złoty 12 na Cambridge'u, no to podejrzewam, że walka do 2 zł będzie pewnie ostra, czyli będą podbijać, no i będą zrzucać. I potem jest przelotówka. I to też można na ciasteczkach zaobserwować, że w końcu następuje ten moment skrajny, kiedy w końcu rynek pokazuje, że jednak chce kupić coś takiego, chce kupić taki wynalazek i mamy wystrzał. I wtedy już są przeloty, i to bardzo szybkie przeloty, kiedy już ta bariera i tych wszystkich, którzy oddawali właśnie tego typu spółki, no to już ich nie ma i potem bardzo szybko, gwałtowne mamy ruchy. No zresztą ciasteczka można sobie prześledzić, kiedy jeszcze nie było absolutnie żadnych informacji, nikt tam nie wiedział, co tam w trawie piszczy, a powolnie wszystko szło do góry, tak więc wszystko możesz sobie poodtwarzać, zerknąć również na wykres. I to są takie same dziwne analogie, tak więc to jest też ciekawa sytuacja. Skoro gdzieś tam powolnie zaczyna być robiony skup, no to on też gdzieś powoduje systematycznie pięcie się do góry. No potem będziemy widzieć zrzuty, no bo wiadomo, że ktoś tam Pampersa trzyma w pogotowiu, aby uciec jak najszybciej z takich spółek. No ale historia pokazuje, że niejednokrotnie takie spółki naprawdę przeżywały dosyć spektakularne rajdy i to nie wiadomo było pod co w ogóle, bo nie było żadnych informacji, a rynek i tak robił swoje. Również bardzo ładnie Boruta się zachowuje, zobaczmy, 7% do góry, kolejna sesja wzrostowa, 18 milionów dzisiaj obrotu, czyli bardzo ładnie, Giel Cosmet trójeczkę do przodu, Milkiland jeszcze traci dzisiaj 2,86, w liderze obrotu to jest Boruta 18 milionów, Formas Bańka 700, ciasteczka bańka 600 i kolejna, dzisiaj ruch korekcyjny 13%, tak więc no, daj znać, gdzie tam nastąpił poziom ewakuacji u Ciebie. No bo o czymś to świadczy, że spółka cały czas gdzieś tutaj mamy ją w ruchu korekcyjnym. No i mamy oczywiście Brastera dodanego, 160 tysięcy i 1% dzisiaj do góry, 69 groszy kosztuje. Jeżeli chodzi o hity WIG-u z ubiegłego tygodnia, to Mercator cały czas pnie się do góry bardzo ładnie, 6% do góry, już 534 zł kosztuje jedna akcja. Na plusie również Arctic i Team, a w odwrocie mamy Vivid, 0,5% w dół, 21 milionów na Mercatorze. Na hitach New Connectu z tego tygodnia, z ubiegłego tygodnia, One More obrywa 1%, Aquatek dzisiaj obrywa 5% i 8,7%.
99 szar, liderzy obrotu powyżej banieczki, mamy na akwateku i one more. I zerknijmy sobie teraz na spółki z pogromców. Inogen cały czas pnie się do góry, 14% do góry, Blir 12, Mercator 5,95, w odwrocie mamy Medcamp 8,39, Datalog 3,52. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, Inogen 88 milionów, 21 biometrubli, Mercator 21, Biomaxima 4,600 i na budownictwie zerknijmy sobie Budimex dzisiaj 4% mocno do góry, MFO 3,68, w korekcie za to w dniu dzisiejszym Libet 3,24, 3% projekt Przem. Jeżeli chodzi o spółkach, jeśli chodzi o obroty, PKBX 3 miliony, 3 miliony na PKBX-ie, no to o czymś to świadczy. Ciekawe, co tam za tym stoi. Polimex, dwie banieczki, Budimex, półtora bańki. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym Plaza Center na prowadzeniu 4,8, a w korekcie mamy Inpro 6,61, czy też ED Invest 4,28, pod względem obrotów Atal 522 tysiące, reszta, jak widzisz, bardzo, bardzo skromnie. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, wczoraj się pokazało nagranie na portalu Jak Inwestować.com odnośnie Dymbicy i Pragmy Fa i widzimy, że Intro dzisiaj potwierdził dywidendę, tak więc to też już będzie zaktualizowane u mnie na portalu. Intro potwierdził i wypłaca zresztą bardzo ładną dywidendę. Warto również gdzieś tam się zainteresować. Intro 6,5 do góry, Pragmafa 4,40 do góry, Verbicom obrywa dzisiaj 5,65, pod względem obrotów dzisiaj 10 baniek na cyfrowym Polsacie. Jeżeli chodzi o gaming, no to zobaczmy dzisiejszego lidera. Przepięknie po tej informacji, share spuchło 34%, a spółka wcale nie kosztuje mało, no bo 57 zł za akcję. Widzimy, że obrót 771 tysięcy, no to jak na share, no to jest całkiem. CFG 12% do góry, Duality 8%, Tibul 6,93, no i przewijamy, bo pamiętajmy, że nam się to nie mieści w zestawieniach, a będzie tego coraz więcej. Jeżeli chodzi o 7 Level, to jest lider dzisiejszych spadków, 8,42, Carbon Studio dzisiaj 7% w dół, Juju 6,96, H-Games 4,35 i jeżeli chodzi o liderów dzisiejszych obrotów, no to widzimy, że CD Projekt po korekcie 61 setnych na plusie 197 milionów i pytanie, czy to jest już dołek na CD Projekcie, jak Ci się wydaje? I teraz będziemy mieć już wzrosty pod kątem właśnie najbliższej premiery Cyberpunka, czy nadal będzie nerwówka, no jak dla mnie będzie nerwówka, bo to będzie teraz idealny czas na rozgrywkę, szczególnie przez tych wielkich graczy, pod to, żeby można było jakiś swój interes przy tym ubić. Jeżeli chodzi o rozgrywkę na CD Projekcie do czasu premiery, sam Vic Games dzisiaj 31 236 punktów, 36 setnych na minusie, kontrakt w shorcie, który rozgrywał. Jeszcze pod względem obrotów mamy TS Games, 9 baniek, 4400 Playway, który obrywa dzisiaj również 2%, bańkę 800, Boombit i One More banieczkę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz gaming. Jeżeli chodzi o banki, no to widzimy, że tyle zostało po wczorajszych wzrostach. Agro nadal pozytywnie, pnie się do góry. No pytanie, co za tym tak naprawdę stoi? 3% do góry, ING 3% do góry, BOŚ 2% do góry, a w korekcie mamy za to BNP 2% w dół, Santander 1,6, 1,35, PKO SA. Dzisiaj pod względem obrotów 64 miliony i 48 setnych na plusie, PKO BP, PKO SA 37 milionów, 1,35 na minusie. Sam indeks dzisiaj na plusie 19 setnych, 3961 punktów. Jeżeli chodzi o spółki z branży OZE, no to liderem dzisiejszych wzrostów jest Braz 7,43 i prawie bańka obrotu, Biomas 7% w dół i 2 miliony przerzucone, Columbus 1,81 i też 2 miliony przebite. Nie mamy zbyt dużo pozytywnych informacji dzisiaj na branży OZE. Wręcz branża zaczyna zostać pogrążona, również jest w korekcie. Ciasteczka liderem spadków 13%, Grodno 4,32, Nowawis 3,97. Pod względem obrotów dzisiaj mamy Biomas i Columbus powyżej 2 miliona i ciasteczka bańka 600. Jeżeli chodzi teraz o indeksy, zerknijmy sobie. Dzisiaj widzimy, że górnictwo 2,19 na plusie, budownictwo 2,10, MWIG 40 z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, pierwsze w kolejności na plusie 68 setnych, 3651 punktów. Kolejnym indeksem jest zieleń na WIG 27 setnych, zaledwie 1736 punktów. W odwrocie w dniu dzisiejszym odzież 1,69 i Ukraina 1,14, to są te najmocniej tracące indeksy. SWIG 80 traci 1 setną, czyli kosmetyka 14140 punktów. Jeżeli chodzi o szczegóły, czyli zerknijmy na WIG 20, Alior 3,84 na plusie, PGNiG 2,83 na plusie, KGH 2,39 czy 2% na Tauronie. W odwrocie za to mamy CCC 3,61 w korekcie, Lotos 2,68 czy Dino 2%. Pod względem obrotów CD Projekt 197 milionów, 112, Play 75 KGH. I zerknijmy sobie na New Connect, to za chwilę, MWIG 40. Zobaczmy sobie, co MWIG 40 nam chce dzisiaj pokazać.
Widzimy, że Mercator 5,95 na plusie, Budimex 4,37, GPW 3,64 czy ING 3,15. To są największe wzrosty, nawet Kruk dzisiaj 3% do góry. Ciekawie. I jeżeli chodzi o korekty, no to Datawall 3,5% w dół, Playway 2,24, BNP 2,15 na minusie. Pod względem obrotu w dniu dzisiejszym mamy Biomet Lublin 21 milionów, 21 również Mercator, Energa 10 milionów. To są liderzy dzisiejszych wzrostów pod względem obrotów na MWIG 40 i SWIG 80 nam zostaje. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że Bioton dzisiaj 5,87 na plusie, Bumbit 5,73, OAT 5,59 czy Voxel 5,14. To są największe dzisiaj wzrosty na małych spółkach. Przewijam, spokojnie możesz sobie zatrzymać i zerknąć na to zestawienie. Najmocniej dzisiaj obrywa INC, kontynuuje swoje spadki, 5,42 na minusie, PBKM 4,86, Grodno 4,32 i pod względem obrotów w dniu dzisiejszym mamy Bioton 9 milionów 300, PKBX INC 2 miliony, 2 miliony również Polimex i jeszcze powyżej banki Bumbit, Autopartner i OAT. To są największe dzisiaj wzrosty na SWIG 80 i na New Connect dla indeksu dla wszystkich wilków z GPW. Zobaczmy, co ciekawego się dzieje. Widzimy, że Remedis potwierdzone 36%, tak więc bardzo ładny wzrost, ale popatrzmy, na jakim obrocie. No i to są takie właśnie spółki, gdzie możliwe są na takim małym po prostu obrocie takie strzały. No niesamowite. Bistek. No i wspomniany wcześniej Bistek. Coś tutaj się zaczyna ewidentnie dziać. Obrót zaczął rosnąć i zaczęło się już zbieranie. 36% dzisiaj do góry. Też są przelotówki, tak więc jak się pojawi obrót, to może być ciekawie. Szery. No to po dzisiejszej informacji również pięknie. 34% do góry. Grupa HRC 30% do góry. Bioerk 27, 24. Potem kolejna spółka i szukajmy czegoś na obrotach w tym momencie. Popatrzmy. Govena 16% do góry na 2 miliony obrotu. Bardzo ładnie. BPC 15% do góry na większym obrocie, czy Innogy również ładnie 88 milionów, 14% do góry, również BLIR 12%, czy na przykład Genix One 9% w końcu po tych korektach również dzisiaj odreagowuje i przesortujmy sobie, zobaczmy co tak naprawdę dzisiaj spada, no bo pamiętajmy, że New Connect jest obarczony dosyć dużym ryzykiem, zawsze to powtarzam, być był tego świadomy, KME 39%, ale potykało, tak więc tutaj do weryfikacji oczywiście ten spadek. Potem mamy PF Medical, tutaj do weryfikacji, nie, potwierdzone, 30%, na niewielkim tym, ale jak masz w portfelu, no to niestety zalogujesz się i zobaczysz niemiłą niespodziankę. Optis 19% w dół, na większym obrocie, zerknijmy, co mamy ciekawego. Mamy na przykład NetWise 16% w dół, Present dzisiaj w korekcie 15% w dół, Ciasteczka 13% w dół, Bańka 600, czy Eko Park 10% w dół, również tutaj Medcam się rzuca w oczy na większym obrocie 8% w dół i zerknijmy na ten obrót, kto dzisiaj wygrzewał New Connect najmocniej pod względem obrotu. Widzimy, że Inogen absolutnym liderem, zresztą no po prostu ostatnio to taki obrót tam jest, że głowa mała, pięknie również na Borucie. O, co to się dzieje? Aż tutaj energii brakuje, trzeba go nakarmić. Ok, Inogen 14% do góry, 7,19 Boruta, 2,58 Biomaxima, to są wzrosty, a nas interesują obroty, 18 baniek Boruta, Biomaxima 4,600, 3,600, 3,300 Medcamp, Biomas, Columbus, Gowe na powyżej 2 milionów i powyżej banieczki mamy Format, Ciasteczka, Genix One, Beard, Aquatech i One More. Jeżeli chodzi o WIG, no to zerknijmy, co ciekawego się dzieje na indeksie szerokiego rynku, co tutaj jest liderem w dniu dzisiejszym i widzimy, że dzisiaj, jeżeli chodzi o wzrost, no to Sunwheel się obudził, 20% do góry, 0,6 Magna jest zblokowana cały czas po PKC, Lark 14% do góry, widzimy, że 12% Hubs, tyle Impera 11%, ITM Trade 8,5%, Masterpa 8%, pod względem obrotów również Mercator ładnie 5,95, wyróżnia się to na tle, Bioton się wyróżnia na tle, również się Bombit wyróżnia na tle i to są te największe dzisiaj wzrosty, jeżeli chodzi o właśnie wspomniany WIG. Ja już odpalam w tle statystyki, a zobaczmy, co było dzisiaj najmocniej w korekcie, jeżeli chodzi właśnie o ten indeks. Dzisiaj najmocniej widzimy, że MEX Polska traci 12,68 na minusie, nam podwyższonym jak na siebie obrocie, tak więc też o czymś to świadczy. Transakcji dzisiaj zawarto 103 701 sztuk, a jeżeli chodzi o obroty, to 946 milionów 688 tysięcy 394 złote. Tak to wygląda. Prawie miliard był bliski. MSIS MET 10% w dół. Widzimy, że tak wyglądają korekty. A jeżeli chodzi o obroty, no to INC tutaj od razu się rzuca w oczy w pierwszej kolejności. Dwie banki 5% w korekcie. Prawie banka Grodno 4,31, czy na przykład CCC
3,61 w korekcie i 18 milionów. I zerknijmy sobie liderów obrotu w dniu dzisiejszym, kto tam rozdaje karty. Chyba CD Projekt i Play. Widzimy KGH 75, ale zobaczmy ten Inogin 88, tak więc Inogin jest trzecią spółką, która ma największy obrót w dniu dzisiejszym. I zerknijmy sobie jeszcze na informacje, które oczywiście przygotowuję dla Ciebie również na portalu. Zobaczmy raz dywidendy. Zerknijmy sobie, co jest następne w kolejce. Widzimy, że następne w kolejce już tutaj mamy tak: Varimpex, Dębica, Subfarma to są te spółki, które już są za nami. Verbicom, Cyfrowy, Introl potwierdził. No, Introl w momencie, kiedy puściły rekomendacje, to było 10%, teraz jest pewnie powyżej 9%, tak czy siak. Tak więc bardzo atrakcyjna dywidenda tutaj nam się szykuje i ona już jest potwierdzona. To nas czeka w najbliższym czasie. A jeżeli chodzi o informacje, które napłyną na rynek, to zobaczmy sobie, co tam ciekawego się w czwartek dzieje. No, bardzo malutko, ale wiadomo, że na bieżąco również trzeba śledzić to, co się dzieje. Widzimy, że Fon ma walne, Boruta ma walne, Dębica ma pierwszy dzień bez notowań i Subfarma również, i LPP publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze tego roku. Tak więc dla wszystkich fanów tej odzieżowej spółki coś ciekawego być może się tutaj wydarzy. No i dla wszystkich, którzy dołączyli na samym końcu, przypominam, że na karcie Społeczność mamy nasze głosowania, tak więc zachęcam Cię do tego, abyś tutaj odwiedził tą zakładkę i oddał swój głos. Raz na nasz przegląd, który zobaczymy, czy będziemy zastępować banki, czy też nie. No, na razie widzę, że banki no cały czas trzymają się mocno. No i oczywiście, za kim jesteś, kogo byś widział w fotelu prezydenta w Stanach Zjednoczonych i zobaczymy, czy to będzie Donald Trump w Twoim wyborze, czy też nie. Na razie widzimy, że zdecydowana przewaga właśnie obecnie panującego nam prezydenta Donalda Trumpa w Stanach, dominacja absolutna. No i co czeka tak naprawdę według Ciebie rynek tutaj giełdowy na całym świecie, można powiedzieć, po tych wyborach? Czy to będziemy mieć do czynienia z jakąś konsolidacją, czy jakimiś gwałtownymi spadkami, czy wzrostami? Możesz tutaj się wypowiedzieć, do tego Cię zapraszam i zachęcam, byśmy mieli tutaj szersze spektrum. Mamy niecały miesiąc już do wyborów, tak więc tutaj te ankiety będą wisieć, aby jak najwięcej osób mogło oddać swój głos. Super by było, jakbyśmy dobili gdzieś do końca, nawet do 1000, no to by był naprawdę już dosyć niezły tutaj, niezła próbka tych głosów, jeżeli chodzi o to, kto za kim jest i jak tutaj postrzega najbliższą sytuację na rynku. No i zapraszam Cię również do zgłaszania ciekawych spółek, żebyśmy tutaj zerknęli sobie, jak będą wyglądać w najbliższym czasie do hitów New Connectu czy też WIG-u. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, hej!